No witam, witam serdecznie. Druga część filmu poradniku ozonowania pościeli. Ale może wyjdę do drugiego pomieszczenia i porozmawiamy sobie. No witam jeszcze raz serdecznie w drugim pomieszczeniu. Jak widzicie, tutaj uruchomiłem sobie przeglądarkę i chciałbym nawiązać do kontynuacji drugiej części niejako ozonowania pościeli. Do testu porównawczego wykorzystaliśmy dwa generatory ozonu. Generatory ozonu marki Bitom oraz O3 Ozon. I jak widzicie, w pierwszego tutaj pana już sobie wpisałem, czyli mamy tutaj Bitom ozonatory. I wejdziemy sobie od razu na stronę. Fajna strona nam się wyświetla. Miejmy nadzieję, że to się nam połączy. O, mamy. I to, co szukamy, te, które ja wykorzystywałem, to były generatory do cieczy. Mam nadzieję, że to jest widać. Weźmiemy sobie tą 10. Pozwolicie, że troszeczkę obraz powiększę. I mamy, do czego on służy. Generatory ozonu do basenu. To całkowicie bezpieczne i wydajne i tak dalej. Zalety ozonowania basenu i tak dalej. Natomiast ja nie do tego chciałbym nawiązać. Chciałbym nawiązać, dlaczego w tym procesie użyłem takiego generatora. Jak widzicie, tutaj tu są różne. I ja posiadam generator ozonu o nazwie generator ozonu Ozon BTW10S. I mamy tutaj 10 gram na godzinę, zasilany powietrzem, opcja tlen azot. I tutaj mamy wydajność i tak dalej. Przejdźmy na niego, zobaczmy, co nam się wyświetli. Jedyna różnica między tym ostatnim jest taka, że nie mam pilota, chociaż pilota mam z innego i one pasują również z serii X-Pro Air. I słuchajcie, co my tu mamy? Model BTW10S, polska produkcja, wydajność 10 gram ozonu, zasilany powietrzem, opcja tlen azot 60 do 40, wydajność maksymalnie 14 gramów ozonu, timer czasowy elektroniczny 360 minut i tak dalej. Komora zamknięta, ceramiczno-stalowa, czyli to, co wam mówiłem o tej tubie. Obudowa stal nierdzewna, zasilanie 230 V, 50-60 Hz, tyle co w gniazdku i 100, pobór mocy 180 W. To, co tu mamy tutaj w tym generatorze, to, a przepraszam, może tak. Pierwsze zdjęcie, cały nam generator, strona z panelem sterowniczym, druga wylotówka, trzeci timer nam się pokazuje, jak to wygląda. No i czwarty oczywiście wężyk z końcówką tam, którą sobie tam akurat ja mam. No i mamy więcej informacji. Komora wyładowcza zamknięta, ceramiczna, stalowa, wyładowanie koronowe, przepływ ozonu w granicach 40 litrów na minutę. Gaz zasilający, otaczające powietrze. Opcja tlen azot, czyli tlenu 60% do 40% azotu. Czyli normalnie mamy prawie 80% azotu i 21% tlenu i część tam gazów szlachetnych, tak? Pirazolko razy drzwi. Zastosowanie: ozonowanie cieczy, lodówek, garderoby, ozonowanie workowe, to co widzieliście w teście ozonowania pościeli, niewielkie kubaltury, samochody osobowe, przyczepy i tak dalej. Powiem wam, nawet kampery i duże chłodnie można robić z tego generatora. Obudowa stal nierdzewna, dekoracja szlifna, pięcie 230, regulacja wydajności od 0 do 10 płynna, czyli od 1 mniej więcej do 10 gram. Natomiast nie jest to tak do końca słodko, ponieważ nie ma do końca porobionych badań, czy to na przykład przekręcając potencjometr w prawo lub w lewo od 0 do 10 mamy 1, czy tam 1,5 grama, czy 0,8 grama. Natomiast można się tutaj posilać oczywiście ppm-ami, czy miernikiem stężeń ozonu. Warunki pracy realne 25%, 25 stopni Celsjusza i wilgotność względna do 95 metrów. A wydajność wentylatora mamy 350 m3, czyli bardzo duży wydajny wentylator, tak jak w serii X-Pro Air. Czytelny wyświetlacz, sygnalizacja dźwiękowa, włącz-wyłącz, wężyk silikonowy 2 m, kamień oczywiście, wymiar urządzenia macie tu 480x274x174, waga 5 kg, gwarancja 12-24, oznaczenie CE, wyprodukowane i przebadane w Polsce, urządzenie zaprojektowane, wyprodukowane i przebadane i wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywami
unijnymi już też wiem. I tu macie odnośniki do badań, do serwisów i tak dalej. Generator bardzo fajny, naprawdę jest mega mocny. Teraz przejdziemy na drugą stronę pana Paruszewskiego. Przepraszam, pralka tam sobie będzie pikać. O3 Ozon CS Piotr Paruszewski. Wchodzimy na jego stronę. No i mamy tutaj generatory ozonu. I szukamy sobie generatora. Może będzie nam łatwiej, jeżeli wejdziemy do generatory ozonu. Chyba z tego co pamiętam, to są przemysłowe. Nie wiem, czy dobrze będę pamiętał. Zaraz zobaczymy. Zaraz wam powiem. Tak. I słuchajcie, mamy tu ten model, który ja posiadam. Tu macie już cenę od razu wyświetloną. Tylko że ja mam nie ten na zwykłym jajkowym timerze, który wam się wyświetlił, tylko na timerze elektronicznym. To jest ten. Proszę, cena macie od razu. Cena jest dość znacznie niższa od generatoru marki Bitom. I jakościowo też to jest to czymś podyktowane. Natomiast powiem szczerze, robi generator ozonu robotę. Ma, jak widzicie tutaj, również jest stal inoksowska, czyli tak zwana kwasówka, dwa przełączniki plus minus, to widzieliście na wcześniejszym filmie, wentylator, czyli dwa przełączniki po 3,5 grama, czyli możecie robić dwa razy po 3,5 grama, czyli 7 gram, jak i również używać osobno na przykład po 3,5 grama na jeden lub drugi worek, jak sterylizujecie, czy tam owoce, warzywa i tak dalej, i tak dalej. Lub jak robicie samochody, możecie również dwa robić w przeciągu dłuższym, w dłuższym czasie, nie pół godziny na przykład siódemką, a godzinę po 3,5 grama i możecie zrobić dwa samochody. No to już decyzja należy do Was. Także zastosowanie tych obydwu generatorów ozonu jest bardzo wszech, bym powiedział, takie mocne i uniwersalne. No i co my mamy? Co, również to, co w Bitomie pan Paruszewski podaje. Sterylizacja żywności, owoce, warzywa, oczyszczanie powietrza, usuwanie przyjemne zapachy pochodzące od bakterii, grzybów zgromadzonych w parowniku itd., itd. Automatyczne funkcje opóźnienia, włączanie, wyłączanie, funkcje pracy dorywczej, sygnalizacja dźwiękowa, parametry techniczne, mamy napięcie 220 V do 240, 160 W, tam mieliśmy 180 W, wydajność ozonu 6-7 gram, tu mamy dwie pompki, tam jest jedna pompka w środku, generator ozonu ZYH170, solidnie wykonany, tak, i rzeczywiście jest solidnie wykonany, mamy również deklarację CE. Jeszcze coś mamy? Wiem, że też są odnośniki do badań i tak dalej. Znajdziecie to na stronie pana Paruszewskiego. Ogólnie podsumowując, obydwa generatory ozonu zrobiły robotę. Jednak dla mnie fajniejszy i solidniejszy jest bitomowski, chociaż w niektórych aspektach również się posługuje tym bardzo często, bo jest to naprawdę całkiem niezły generator ozonu za przystępną cenę. Wiadomo, mniejsze są pompki, mniejsze stężenie ozonu, nie ma możliwości płynnej regulacji, co możecie sobie spraktykować w pewnym czasie. Natomiast obydwa generatory ozonu zrobią Wam robotę. I teraz wróćmy do tego, co rozmawialiśmy. Przejdę z powrotem do tego drugiego pomieszczenia. Więc słuchajcie, żeby nie było, wyprałem w 50 stopniach, miałem 60, ale wyprałem w 50. Pozwolicie, że wyjmę tą poduszkę z pralki. Więc słuchajcie, poduszka jest uprana, pachnie świeżo, miło była prana w proszku i oprócz tego pukana w kokolino, jednak przy tak dużym stężeniu czuć jeszcze resztkowe stężenie ozonu, ale gwarantuję Wam, że jakbyśmy podnieśli tą temperaturę o 10 stopni, byłoby to czuć dużo, dużo mniej, to po pierwsze, a po drugie, generalnie rzecz biorąc, jak ona wyschnie i się przewietrzy, to będzie czuć tylko świeżość i tak naprawdę płyn do płukania nic więcej nie będzie czuć. Ta plama się nie doprała, troszkę się wybarwiła od tej krwi, ozon troszkę jej tam pomógł. Natomiast ja chcę przejść do drugiego aspektu, bo tą poduszkę, którą Wam tutaj pokazywałem, ja prałem w proszku, oczywiście i wpłynie do płukania. Natomiast poruszając aspekt ludzi z atopowym zapaleniem skóry, mamy tutaj białego jelenia. Ja już go przemierzyłem. W sumie całego płynu było 120 ml. Pomimo tego, że mamy wlane prawie 250, ja to wymieszałem, ponieważ jest to bardzo gęsty koncentrat i na taką kołdrę
Ja mam bęben o pojemności 9 kg w swojej pralce. Dajecie 120, od 100 do 150 ml. Ja to wypośrodkowałem i mi wyszło 120 ml. Tu zdycha wypłukana tego, co generalnie było. Resztka z butelki. I powiem Wam teraz szczerze, co możecie zrobić. Możecie zrobić sobie tą resztkę bezpośrednio. Wlać sobie do bębna, tak jak widzicie. Ponieważ moja pralka wcześniej odciąga sobie dokładnie z pompy, z tego wszystkiego opróżnia. A to wlejemy oczywiście do szufladki za chwilę. I idę powieszę poduchę, przyniosę kołdrę i pogadamy. No więc dobra, moi mili, słuchajcie, jestem. I moja niewiedza oczywiście, bo też się wszystkiego uczę. To jest tak, 2 razy 650 gram, mamy wymiar kołdry 155 na 200, wkład jest poliestrowy. 2,6 czy 2,8 kg. Dokładnie. Zobaczmy, kto. Zachowałem się jak prostak, przepraszam bardzo, powinien ten wsad. Nie poliestrowy, tylko słuchajcie, silikonowe, spiralne, silikonowo-poliestrowe, włókno rurkowe, materiał poszyciowy, 100% mikrowłókno poliestrowe, pracić suszyć w pralce lub pralko suszarce, ładowności przynajmniej 7 kg. Moja ma 9, także spokojnie to powinna dźwignąć. 7 to już jest w tej chwili standard i tak dalej. Wiem, że tego wkładu jest tutaj między 2600 a 3200. Natomiast powiem Wam szczerze tak. W pierwszym tej części powiedziałem, że godzinę. Myślę, że ponieważ ja też się wszystkiego uczę, a są to doznania typowo takie moje konsumenckie. Więc jeżeli kołdra byłaby uprana i byłbym alergikiem, co jestem astmatykiem, nie alergikiem, to nie wiem, jak często pierzecie kołdrę, ale no myślę, że te 2 razy do roku to na pewno. Astmatycy pewno częściej, nie wiem czy nie, a przepraszam, alergicy robią to częściej, nie wiem czy nie robią tego raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, pi razy drzwi razy oko strzelam, to na pewno by się to wydłużyło miesiąc, półtora i ozonowałbym, jeżeli bym miał upraną kołdrę w czasie pół godziny przy stężeniu 10 gram, a przy 7 gramach myślę, że te 40 minut. Dłużej bym tego nie robił i nie prałbym jej, tylko porządnie wywietrzył na dworzu lub w pomieszczeniu o dobrej, że tak powiem, no, wentylacji te 2-3 godziny i spokojnie wrzucił w świeżą pościel. No super, mówię Wam, świeżo, ekstra elegancko, powisiała dłużej jak poduszka, 2 godziny prawie dłużej po tym ozonowaniu, czyli w sumie skończyliśmy tam, nie wiem, po 10 chyba, pi razy oko razy drzwi, a poduszka, znaczy kołdra wisiała do pierwszej, ileś tam, tak? Co Wam pokazałem, zaraz Wam powiem dokładnie do której, żeby nie było, no do 13:35. Więc no powisiała te 3 godziny dłużej i powiem Wam teraz tak, mam możliwość uprania w 95 stopniach, natomiast ja ją upiorę w 70 stopniach, więcej nie potrzeba. Wkładam ją do pralki i jedziemy. Nie składajcie kołdry jak wkładacie w jakąś tam kostkę, normalnie włóżcie ją na luźno, ona i tak wiadomo, że się w jakiś sposób nam rozłoży. Tak, żeby spokojnie nam wyszła do bębna. No jak producent, powiem Wam szczerze, podaje, że 7, no to myślę, że kilogram więcej trzeba by było wrzucić, bo ciasno trochę. No i dobra, włączamy pralkę. Ja ustawię sobie program mojej mili. Mamy bawełnę, zmienimy temperaturę na 90 stopni, jakby miała być 70, i to bym musiał zrobić, mogę zrobić sobie Speed Perfect, to mi się w godzinę 39, płukanie dodatkowe, natomiast nam zależy, żeby to nam porządnie wymuciło, więc nie zrobimy tak i mamy 3:37, więc bardzo porządnie nam wtedy ta pralka to wypierze.
przy niby mniejszym zużyciu, ale gucio prawda, po prostu lepiej leje tą wodę i tak dalej. Dla mnie to nie ma żadnego wpływu, więc ja mogę sobie to spokojnie zrobić na miks szybki. Zobaczcie, to jest też fajny program. Ustawię temperaturę 60 stopni. No nie mogę, bo mi zależy, żeby to uprać w 70, więc upieczemy w bawełnie. Zrobimy Speed Perfecta, dodatkowe płukanie ekstra i temperaturę ustawimy na 70 stopni. I to są ustawienia 60-70 stopni dla ludzi z atopowym zapaleniem skóry. I pamiętajcie, że tego białego jelenia mamy około 120 do 150 ml. Pralka już sobie wlewa. Ja nigdy nie wlewam wcześniej. Poleję bezpośrednio sobie w trakcie. Mam nadzieję, że to doskonale widać. Powolutku pralka nam zaciągnie. Chwilę zamykamy, doleję wody. Wiem, że się drobiazgowo nad tym tak troszeczkę ktoś powie, że spuszczam. Nie, nie spuszczam się, po prostu tak robię ze względu na dbałość o pralkę. Proszki też rozpuszczam. Oczywiście można kapsułki i inne rzeczy, ale wracając, słuchajcie, żeby tego filmu już za wiele nie przedłużać, to wracając do szczegółów, jeżeli Wam chodzi o pranie dla atopowców i tak dalej, ludźmi z atopowym zapaleniem skóry czy alergiami, nie chcecie używać proszku, płynów do płukania, polecam tego białego jelenia, on robi robotę. Dlaczego się pokazuje na kanał LS Detailingu? No bo chłopaki tego, nie wiem czy nie chcą mówić, czy nie pokazują, ale piorą również mikrofibry i inne szmatki, które używają w detailingu, również tym białym jeleniem, bo jest to bardzo wydajny, fajny produkt. Szkoda, że go jest tak mało we wszystkich drogeriach, nie wiem czemu. Znajdziecie go na, wiecie, na aukcjach różnych zaprzyjaźnionych naszych serwisach aukcyjnych polskich i zagranicznych. I jest bardzo fajnym środkiem, naprawdę, zobaczcie, bardzo fajnie się pieni, wszystko elegancko. No dobra, to tyle, żeby nie przedłużać, czyli atopowe zapalenia skóry, ciąg dalszy. Dla alergików pomoc, jak i porównanie i omówienie generatorów ozonu, część druga. Trzymajcie się, dziękuję, przekazujcie ten kanał dalej, aby mógł się rozwijać. Zbierałem się z tym tematem, tak jak pisałem wcześniej, dużo, dużo czasu, ponad pół roku, gdyż chciałem mieć takie relatywne, mniej więcej już pewne wiadomości odnośnie posługiwania się tymi dwoma generatorami ozonu. Nie chciałem kręcić tego na szybko. Wiedziałem mniej więcej, co robią z ubraniami, z butami i tak dalej, z owocami, z warzywami, z tak naprawdę z mięsem drobiowym, z kaszami, z ryżem i bardzo fajnie to się sprawdza, nawet przy tych niskich stężeniach. Ten bitomoski naprawdę na tym minimum też fajnie robi, na przykład owoce, inne rzeczy, kąpiele w wannie i tak dalej. No dużo by tu mówić, aspektów jest szeroko, także mam nadzieję, że wyczerpuję trochę tą tematykę dla Was i pokazuję normalnie, relatywnie, w prawdziwy, taki normalny sposób, kręcony z łapy, a nie coś tam postawione, pokazane i nie wiadomo co. Dziękuję, że wytrzymaliście tak długo i przepraszam, że materiał tyle trwał, natomiast chciałem relatywnie pokazać jak najwięcej i przekazać tylko tą wiedzę, która mnie niejako dotknęła niechcący i zainteresowała. No dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Rafał z Ozon Mat Płock. Trzymajcie się. Test typowo konsumencki.